Głosowanie było odzwierciedleniem nie tylko sił politycznych czy samorządowych w Radzie Miejskiej, ale było również efektem oceny zarówno sprawozdania z wykonania budżetu, jak i również działań samej pani prezydent. W przypadku Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej było to poparcie udzielone w jednym i w drugim przypadku z trzech generalnie powodów. Po pierwsze, radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej w poprzedniej kadencji aktywnie włączyli się w przygotowanie budżetu na rok 2014. Zgłosili kilkadziesiąt poprawek na kwotę ponad 50 milionów złotych. Te poprawki zostały przyjęte, a w trakcie roku 2014 w dużej części zrealizowane, bądź są jeszcze dzisiaj w trakcie realizacji, bo już niektóre zadania miały charakter wieloletni. Po drugie, trudno jest głosować przeciwko absolutorium i przeciwko przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu, skoro dwa niezwykle fachowe gremia, jakimi są Regionalna Izba Obrachunkowa i Biegły Rewident, nie dostrzegli w materiałach przedłożonych przez prezydenta miasta żadnych elementów dyskredytujących to sprawozdanie, a zatem nie zostały naruszone żadne przepisy, które pozwalałyby na zakwestionowanie sprawozdania od strony merytorycznej. I wreszcie po trzecie dlatego, że bronił się sam materiał przedstawiony przez prezydenta, gdyż na komisjach merytorycznych praktycznie rzecz biorąc nie było żadnego gremium, które w sposób negatywny zaopiniowałoby realizację budżetu w poszczególnych fragmentach życia naszego miasta. Cóż zatem innego nam pozostało, jak nie poprzeć sprawozdanie i nie przyjąć uchwały absolutorium, gdyż te po prostu były nie tylko zgodne z rzeczywistością, ale i ze zdrową logiką.